Profesor Davis jest chyba w tej chwili najbardziej znanym polskim historykiem, jako że... Zresztą nawet trawestując jakiś cytat z kanonika krakowskiego, który się kiedyś tam przedstawiał jako homo polonicus, to profesor Davis również się za takiego uważa. Napisał wiele książek, które są poświęcone Polsce. To, co jedno tylko zauważyłem ja, ale to każdy to zauważa, że te książki w kolejności swojego ukazywania się, pierwsza miała jeden tom, druga dwa tomy, trzecia dwa tomy, a Europa już 2 kilogramy. Także z czasem profesor Davis się bardzo rozkręca i jak zresztą gdzieś sam pisze o sobie, że pisze z wielką łatwością, nie używając zresztą przy tym komputera. Do Polski trafił przypadkowo w 1962 roku jako student i pisze w jakichś wywiadach podawał, że ten przypadek polegał na tym, że kiedyś tam jechał do Turcji, zatrzymano go na Węgrzech i niespodziewanie znalazł się w obozie w Jugosławii, skąd musiał, nie dotarł do Turcji, tylko musiał wracać do kraju. Po czym, jak zamierzał wyjechać, czy jechać do Związku Radzieckiego i do Moskwy, to nie dostał wizy ze względu na ten incydent z przeszłości. I to spowodowało, że uznał, że Warszawa czy Polska to prawie Związek Radziecki i rozumiem, że trafił do nas i związał się z Polską licznymi więzami. Także jak zauważyłem w wywiadach, to już pisze, że myśmy o niepodległość walczyli na przykład bardzo czy usilnie i to myśmy, pisze, ta niepodległość, to chodzi oczywiście nie o niepodległość Wielkiej Brytanii, ale o niepodległość Polski. Jest na ogół bardzo, bardzo jest w Polsce dobrze odbierany przez ogromną większość rozmówców, czytelników. I ja tu wprowadzając wykładowców zawsze staram się znaleźć jakieś coś, co by tego wykładowcę mogło choć trochę skompromitować i tu niestety trudno mi było w tym przypadku. Znalazłem jedyne krytyczną opinię, która została zamieszczona w takim piśmie Nasz Dziennik, który profesora Davisa ogromnie krytykuje za to, że Słowian Łużyckich nie uważa za Polaków, czy coś w tym rodzaju. Kamerowa, że jakieś takie zarzucają mocne, że nie wiem, niedocenianie polskości w tym okresie wczesnego średniowiecza. Profesor Davis to nie tylko książki, to również wyszły, co jest chyba rzadkością, myśli wyszukane Normana Davisa, taki tomik w którym jest cały wybór takich myśli i w którego, na kończąc to wprowadzenie, chciałbym zacytować może ze dwie takie swoje takie wypowiedzi. Czyli jedna taka techniczna, pisze bardzo wyraźnie i bardzo szybko. W 1953 roku zdobyłem 2 miejsce w ogólnokrajowym konkursie kaligrafii zorganizowanym przez redakcję czasopis dziecięcy. I to stąd się biorą te 2-kilogramowe dzieła. Niemniej ta ostatnia myśl jest chyba bardzo istotna. Mianowicie brzmi ona: zarówno osobiście, jak i jako historyk jestem szczęśliwym człowiekiem. Wobec tego chciałbym tego szczęśliwego człowieka poprosić o wygłoszenie wykładu i profesor Davis nie będzie podpisywał książek i rozdawał autografów, bo ma złe doświadczenia z pobytu w naszym
buwie na dole, gdzie mało nie został stratowany. A powód jest taki, że znalazłem tu jakiś artykuł w Gazecie Wyborczej, który ma tytuł Davis tylko na zapisy. Także mamy towar, proszę Państwa, spod lady i trzeba go bardzo szanować. Bardzo proszę, panie profesorze. No, magnificencjo, szanowni państwo. Od razu z góry przyznam, że popełniłem kapitalny błąd. Napisałem książkę o historii Warszawy i wydałem ją w Krakowie. Poza tym świadom jestem, że szczególnie tutaj są ludzie, którzy więcej wiedzą o powstaniu niż ja. Sytuacja jest nieco delikatna. Spróbuję nie pokazać tego lęku, co czuję. 9 tygodni po wydaniu tej książki można ocenić rozmiary reakcji. Co jest najważniejsze? Dziesiątki tysięcy, jeśli nie już 100 tysięcy ludzi czytają o powstaniu, wielu z nich po pierwszy raz w życiu. Dzięki rozmachowi wokół 60. rocznicy sprawa zapamiętania powstania jest zabezpieczona. Naturalnie nie udało mi przekonać wszystkich. Mała grupa nieprzekonanych została i jak zawsze pewna ilość nie wiedzą, czy zgadzają się, czy nie. Ale ogólnie biorąc, moje wrażenie jest takie, że wygrałem za łatwo. Każdy zawodowiec woli wygrać, a raczej po ostrym meczu. Taki ostrej wymiany zdań jeszcze nie odbyło się. Kto wie, co będzie po wykładzie. Kilka dni temu w filmie Bolesława Sulika pod tytułem Rachunek sumienia krytycy powstania mieli swoją szansę. Nie wykorzystywali. Jan Nowek Jeżorański nie potępił powstańców tak jak inni by chcieli. Zbigniew Pełczyński, kolega z Oxfordu, mówił o dziwo po mojej linii o cynicyzmie Roosevelta. I dr Jan Ciechanowski powiedział, że los Polski został zdeterminowany w bitwie pod Kurskim w 1943 roku. Jakby po tej jednej bitwie wszystko było załatwione i Polacy nie mieli o co rozmawiać czy o co walczyć. Słabo, proszę państwa. Jedyny krytyk do tego czasu z koherentnym argumentem, którego ja ostatnio spotkałem, to Tomasz Łubieński. Mieliśmy z nim i z profesorem Roszkowskim owocna, moim zdaniem, dyskusja na TVN. Nie znam jeszcze jego książkę, ale z tego, co słyszałem z prasy, podejrzewam, że jest on nieco mądry po szkodzie. Utrzymuje, że powstańcy poszli ryzykownie do walki, wiedząc o tym, jak straty ludzkie mogą sięgać aż 200 tysięcy dusz. Ale tak, proszę państwa, nie było. Ale powinienem zacząć od początku. Zamierzam teraz coś powiedzieć o kontekście pisania książki, potem przedstawić swoje główne tezy i na końcu parę słów o ważnej sprawie, o wolę polityczną. Jeśli chodzi o kontekście
książki. Mam przed sobą 5 krótkich punktów do wyjaśnienia. Pierwszy to dziedzictwo hegemonii sowieckiej. Przez 50 lat prawie działała cenzura w PRL, zabraniająca przede wszystkim swobodną dyskusję o ZSSR. Okaleczone przez to zostały nie tylko życie polityczne, ale także nauka historyczna. Pisząc o Powstaniu Warszawskim na przykład, wtedy, kiedy w ogóle im wolno było coś pisać, historycy przeważnie przemilczali czynnik sowiecki albo przemilczali terror sowiecki i zastosowanie przez Sowietów kłamstwa i przemoc. Prywatnie natomiast łatwo przyjęli teorię konspiracyjną, demonizacja Stalina. Stalin wszystko wiedział. Stalin jedynie postępował konsekwentnie. Stalin skutecznie oszukał naiwnych partnerów zachodnich. Stalin zostawił pułapkę dla Polaków, w który oni wielkim entuzjazmem skoczyli. Stalin chytry, Polacy głupi i tak dalej. Drugi element, nieudana 50. rocznica powstania. Nie byłem w Warszawie 10 lat temu, ale o tym naturalnie słyszałem. Po upadku komuny wielu ludzi ociekali wspaniały narodowy festiwal, a rocznica odbyła się raczej skromnie. Prezydent Niemiec pomylił Powstanie Warszawskie z powstaniem w getcie. Gazeta Wyborcza wyeksponowała wątpliwą historię o mordach Żydów w czasie powstania. Organizacja weteranów skłócone. Media często obojętne. Masa małych publikacji, a kompletny brak poważnych rozpraw lub syntez. Mocna tradycja samotnych walk powstańczych. Cała Polska słyszała przez 50 lat o wszystkich bohaterskich powstaniach z wyjątkiem najważniejszego. Kościuszko, listopad, styczeń, Poznań, Śląsk 3 razy, nawet powstanie w Sejmach, a Warszawa nie bardzo. Powstała predyspozycja do pewnego schematu myślenia, że walka powstańca jest zawsze samotna i przeważnie przegrana i gdzie Polska nigdy nie występowała jako częścią szerszego świata. Schemat ten nie pasuje do sytuacji w II wojnie światowej. Polska jako członek koalicji. Polska weszła do NATO dopiero na końcu XX wieku i do Unii Europejskiej dopiero w roku bieżącym. Jest to radykalna transformacja horyzontów, do których przeciętny człowiek powoli się przyzwyczaja, bo życie w bloku sowieckim miało inny, swoisty charakter. Moim zdaniem główna konkluzja o historii Powstania Warszawskiego jest nauką, jak się nie prowadza koalicję międzynarodową, a Polacy jeszcze nie są bardzo czuli na tym punkcie. I na końcu nierówna historiografia powstania. Historiografia powstania była do niedawno ogromna, ale rozproszona i bardzo patrzy. Jak jest patrzy po polsku? Łączata?
trakanta, nakrapiana. W każdym razie bardzo nierówny, niekompletna. Dopiero w ostatnich latach ogromna zasługa doktora Andrzeja Kunerta owocuje w dziedzinie faktografii. Ale długo opracowania, syntezy brakowała. Książka Jana Ciechanowskiego na przykład wcale nie opisuje powstania, tylko sytuację polityczną do momentu wybuchu powstania. Najlepsza próba synteza z pióra Janusza Zawodnego była powstańca również przesadnie zdradziła emocje autora i nie była do wydania w Polsce. Z tego wszystkiego widać było, że ktoś musi wziąć na siebie następną próbę. I ten ktoś to ja. Wkrótce przed wydaniem książki przygotowałem krótki spis swoich tez, które znajdują się w mojej argumentacji. Tezy te miały służyć debatą z dziennikarzami i wyjaśnieniu mojego własnego myślenia. W ciągu wszystkich dyskusji, które następowały, nie widziałem powodu, aby ich specjalnie zmienić. I znowu ich jest 5. Pierwsza teza, że decyzja o powstania podjęta przed rząd Polski w Londynie 25 lipca była słuszna, w każdym razie sensowna. Była ona częścią dwojakiej strategii, gdzie walka z Niemcami w Warszawie miała się połączyć z umową z Sowietami w Moskwie. W świetle wiedzy dostępnej w tamtej chwili, decyzja ta była ryzykowna naturalnie, ale nie ryzykancka. Miała prawdziwe szanse powodzenia. Łatwo ją obsmiać później. Druga teza. Tragedia cywilów w Warszawie nie było do przewidzenia. Oczywiste jest, że cena powstania, cena krwi i bólu była absolutnie za wysoka. Z drugiej strony nikt nie zamierzał takiej ceny zapłacić. Odwrotnie, dowództwo Armii Krajowej, oni się bali tego, że cierpienie cywilne mogą być gorsze bez powstania. Liczba ofiar mnożyła się dzięki przedłużeniu walk powstańczych i nikt nie przewidział, że walka potrwa aż 9 tygodni. Nikt, ani Polacy, ani Niemcy, ani Rosjanie, ani Zachodni. Trzecia teza. Operacja wojskowa powstańcza to niesłychane osiągnięcie. Można ją nazwać zwycięstwo nad przeciwnością. Mała podziemna armia nigdy nie miała sobie złudzenia, że wypędzi wielomilionową Wehrmacht z Polski lub jeszcze liczniejszą Armią Czerwoną. Cel Armii Krajowej to bardzo ograniczony. Zdobyć jedno symboliczne miasto stołeczne przez kilka dni, aby stworzyć platformę dla działania polityków. Żołnierze Armii Krajowej zdali ten egzamin
na 1000%. To politycy oblali. Czwarta teza. Polityka Moskwy, klucz do losu powstania, jeszcze nie jest do końca wyjaśniona. Ale nie wolno przyjąć za ustalony, ani że Stalin działał przez cały czas według jasnego planu, ani że działał bez możliwości zmiany kierunku. Nie wiemy, nie mamy dostępu do archiwów rosyjskich na tym punkcie. Ale ja, będąc w archiwach moskiewskich, spotkałem pewne ślady wahania, konfuzji, nieporozumień, sprzecznych decyzji i dwojakich opcji. Dopiero po powstaniu Moskwa mogła spokojnie skonsolidować opcję, którą dobrze znamy. I piąta teza. Główna przyczyna katastrofy to, jak napisałem po angielsku, the systemic breakdown of the Allied coalition. Odcięcia prądu, zawał serca, malfunkcję prawie totalną, paraliż ciała, nie wiem jak to nazwać. Motor koalicji wyszedł. Jeśli pan rektor pozwoli, chciałbym troszkę rozwinąć tą ostatnią tezę o malfunkcji koalicji, bo wystają z tego aspekty stosunkowo mało eksponowane przez historyków polskich. I znowu pięć elementów. Planowanie. Każda koalicja funkcjonuje przez joint planning, czyli wspólne planowanie i koordynacji operacji. Ale w 1944 roku wyszły na jaw kompromitujące niedoopatrzenie w koalicji. Na przykład wojskowy aspekt. Partner Wojska Polskiego, a partner Armii Krajowej, to było brytyjski SOE, czyli Agencji Specjalnych Operacji. Pracowali razem aż 4, prawie 5 lat. Wiele godzin oficerowie Polacy i siedzieli z oficerami brytyjskimi, planowali współpracę, kiedy podziemna armia w Polsce wyjdzie do walki. SOE, ci dowódcy SOE obiecali pomóc dla Armii Krajowej aż do 1 sierpnia. To jest chyba mało znany fakt, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych brytyjskie wyraźnie odmówił pomocy kilka dni wcześniej. Ale ta agencja brytyjska, który był do tej wspólnej akcji najbardziej rzeczowa, mówiła, zachęciła Polaków do walki do ostatniej chwili. 1 sierpnia, czyli dzień zanim Londyn wiedział, że jest powstanie w Warszawie, General Gobbins napisał do Churchilla,
że trzeba pomóc powstańcom bez ograniczenia. Ale wtedy okazało się, że prawie nic nie jest przygotowane. Nie było samolotów, nie było broni, nie było plani, nie było oczywiście brygady spadochroniarzy. Ale do tej ostatniej chwili nie wyglądała tak źle. Polityczny aspekt planowania było jeszcze gorsze. W tym wypadku partner rządu polskiego to było Foreign Office, czyli brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Razem oni mieli przeszło rok, 12-13 miesięcy, aby wymyślić rozwiązanie problemu, który był oczywisty. Mianowicie, że wcześniej czy później Armia Krajowa, Armia Czerwona, przepraszam, wkroci na terytorium Polski, czyli wojsko jednego sojusznika wkroczą na terytorium drugiego sojuszniczka. Niełatwy problem, ale z góry sygnalizowany. Ale znowu absolutnie nic na tym punkcie zostało załatwione. Proszę popatrzeć na przykry moment, kiedy premier Polski Stanisław Mikołajczyk w Moskwie idzie na spotkanie z Stalinem. 3 sierpnia, czyli kluczowa rozmowa. Można było spodziewać, że dyplomaci zachodni, amerykańscy, brytyjscy, którzy zachęcili premiera do tego spotkania, którzy obiecali mu, że wszystko będzie w porządku, że Stalin jest dobrym przyjacielem, który będzie rokować sensownie i pójdzie do kompromisu. Wyobraź sobie, że ci dyplomaci w ogóle nie mieli rozkazów pójść do towarzystwa premiera i pokazać jakieś poparcie. Odwrotnie. Ambasador brytyjski Clark Carr przed spotkaniem Mikołajczyka z Stalinem powiedział mu wprost, że nic z tej rozmowy nie będzie, jeśli pan premier nie przyznaje się do tego, że Niemcy popełnili zbrodnię katyńską. Tak wyglądała polityczna planowanie, czyli zero. Druga sprawa w historii tej koalicji. Sfery wpływu. Koalicja aliańska przyjęła zasadę osobnych sfer wpływów prawie bez dyskusji. I ona, ta koncepcja była całkiem sensowna. Był front wschodni, gdzie walczyła Armia Czerwona. Były fronty zachodnie we Włoszech i w 1944 roku we Francji, gdzie walczyły wyłącznie wojska zachodnie.
ciągle o tym wspominam. Jak tylko Polacy rozmawiali o przyszłym powstaniu, zawsze pytanie było, a jakie są wasze stosunkami z Sowietami? Bo to jest ich sfer wpływów. W porządku. Ale znowu nigdy nie doszło do definicji szczegółów tych sferów. Na przykład, jakie są prawa ludności w tych sferach? Jakie są prawa sojuszników? Jakie są prawa ruchów oporu w tych sferach? Thank you.